Dzień dobry, moi drodzy. Bartosz Aniszewski z tej strony, psycholog, dietetyk. Dzisiaj chciałbym z wami porozmawiać na temat lenistwa. Lenistwa jako takiej blokady, przynajmniej my to interpretujemy jako taka blokada, która powstrzymuje nas dosłownie przed każdym przedsięwzięciem w naszym życiu. I oczywiście będziemy się skupiać na odchudzaniu, natomiast chciałbym, żeby te przedsięwzięcia, jakie będziemy dzisiaj omawiać, nie tylko służyły ku temu, żeby interpretować odchudzanie jako taki główny czynnik, do którego nie możemy dotrzeć, którego nie możemy wykonać w 100%, lecz gdzieś tam się zatrzymujemy, ale również właśnie inne czynności naszego życia, które albo pośrednio, albo bezpośrednio będą się łączyć właśnie z odchudzaniem. Tutaj możemy dosłownie wszystko wrzucić do jednej szuflady. Możemy mówić tutaj o obowiązkach dnia codziennego, ale możemy też mówić na przykład o pracy, o pasji, o kolejnych wyzwaniach, jakie stawia życie. I lenistwo jest tutaj naprawdę słowem klucz, ponieważ ja chciałbym już na sam początek usunąć z waszej głowy słowo lenistwo. Może przyjmiemy taką interpretację, że lenistwo po prostu nie istnieje. Nie ma czegoś takiego jak lenistwo. Jak to? Ano tak to, że niejednokrotnie mówiłem wam, że za złością kryją się różne inne emocje, których nie potrafimy nazwać. Pamiętacie o tym? Nie potrafimy identyfikować niektórych emocji. Aleksytymia się kłania, więc będziemy mówić po prostu z mostu, szybko. Pierwsze, co nam przyjdzie do głowy, złość. Ale może być tam gniew, może być tam irytacja, może być tam każda inna emocja, która maskowana będzie złością. Wstyd, wszystko. Natomiast z drugiej strony, tutaj możemy analogicznie podejść do tematu lenistwa. I teraz, dlaczego możemy uznać, że lenistwo nie istnieje? Dlatego, że w większości przypadków, mówi o tym moje doświadczenie, ale nie chcę, żeby to zabrzmiało w sposób taki bardzo subiektywny. Nie chciałbym, żeby to, o czym dzisiaj wam mówię, było podyktowane tym, jak mi się wydaje. Chciałbym po prostu poddać refleksji, czy lenistwo istnieje. Bo podam właśnie na przykładzie mojej pracy. Słuchajcie, w większości przypadków, w większości moich klientów, myślę, że 99,9%, bo nie przypominam sobie po prostu takiego pacjenta, takiej pacjentki, nie było takiej sytuacji, żeby ktoś powiedział, że mi się po prostu nie chce. Zwyczajnie, bez żadnego drugiego dna. No oczywiście na początku mogło takie sformułowanie paść, taki komunikat. Natomiast no z drugiej strony po głębszej analizie, po rozmowie, po wywiadzie, po kilku spotkaniach okazywało się, że to lenistwo znowu jest płachtą zupełnie innej emocji. Każda osoba, która w tym momencie myśli o sobie w taki sposób, że jest osobą leniwą, ma z tego tytułu wyrzuty sumienia, ale to nie jest tak, że ma wyrzuty sumienia, bo ktoś, nie wiem, mama, znajomy, mężczyzna, kobieta, pracownik, szef powiedział, że jest osobą leniwą i tyle, tylko chce, ale coś dosłownie trzyma ją za szyję i nie potrafi, nie może. Nie może po prostu przekonać się, nie może podjąć tego kroku. I teraz dlaczego tak się dzieje? Dzieje się to dlatego, że w naszym życiu są pewne blokady. I teraz możemy nazwać te blokady. Wymienię dzisiaj 4 blokady, które mogą powodować, że to, co ty nazywasz lenistwem, jest zupełnie czymś innym. Ale to ty interpretujesz jako lenistwo. I jedną z takich blokad może być na przykład permanentny stres, jaki w naszym życiu występuje. No słuchajcie, od ponad 1,5 miesiąca, 2 miesięcy, to co widzimy w telewizji, to co czytamy w internecie, to co dzieje się za wschodnią granicą, powoduje, że niektórzy z nas przechodzą paraliż. Zastanawiamy się. Pamiętajcie o tym, że wyobraźnia nie zna granic. Nasza wyobraźnia podpowiada nam wszystko. Możemy sobie wykreować każdą dosłownie scenę, każdą sytuację, jaka tylko się napatoczy. Dodatkowo do stresu dodałbym stany lękowe. Słuchajcie, to jest coś, co no, bardzo często wynikać będzie ze stresu i odwrotnie. Te stany lękowe podyktowane tym, co się dzieje właśnie za wschodnią granicą i w ogóle tym, co się dzieje na świecie, może powodować, że my zwyczajnie jesteśmy zmęczeni, jesteśmy senni. Trudno się dziwić, żeby było inaczej. I druga, kolejna sprawa. Właśnie zmęczenie. Zmęczenie może być podyktowane tym, że my nakładamy na siebie kolejne obowiązki, kolejne rzeczy, nie spełniamy tych standardów, według siebie oczywiście, bo często interpretujemy to w taki sposób, że my nie spełniamy według innych standardów, według naszego męża, naszej żony tych standardów, ale często jest tak, że próbujemy wejść w głowy tych osób. Próbujemy odgadnąć, co one myślą na nasz temat, ale to jest bardzo często nasza interpretacja. Więc zmęczenie będzie kolejną rzeczą, którą warto wziąć pod lupę w momencie, kiedy mówimy właśnie o
lenistwie, przebodźcowanie. Kolejna sprawa, która jest warta omówienia trochę szerzej. Słuchajcie, przebodźcowanie wynikać może z wielu rzeczy, ale no, nie dajmy się nabrać na sytuację, że nawet jak ograniczymy media społecznościowe w tych czasach, to będzie ok. To będzie super krok, to będzie krok milowy, ale zobaczcie, jak to życie bardzo weryfikuje. Zobaczcie, jak pokazuje, że takie informacje negatywne, ciężkie, powodujące w nas no, różnego rodzaju myśli, analizy, strategie, co dalej, będą powodować, że my wręcz będziemy całe dnie przesiadywać już nawet nie przed telefonem, ale przed telewizją, będziemy patrzeć, co wielkie głowy tego kraju i innych krajów mówią na temat tego, co się dzieje, jakie mogą być scenariusze i my będziemy przebodźcowani. Zwyczajnie na początku przez kilka, dwa, trzy, cztery tygodnie śledzimy to, co się dzieje, ale później trywializując, jakkolwiek to nie zabrzmi, przyzwyczajamy się do tego i trochę też na własną odpowiedzialność, na własną rękę próbujemy ograniczać te media, ograniczać telewizję i ograniczać to przebodźcowanie. Ale przebodźcowanie również w naszym życiu jest. Są osoby, które pierwsze co robią, to włączają po przebudzeniu telefon. Śledzą to, co się dzieje. Nie tylko mówię już teraz o tych sytuacjach ze wschodnią granicą, ale również sprzed tych całych wydarzeń. To, co robiliśmy, czyli odpalaliśmy telefon, scrollowaliśmy media społecznościowe, porównywaliśmy się i jak zwykle bywa to w naszym życiu, stresowaliśmy się tym. Porównywaliśmy z punktu widzenia ja gorszy, ja lepszy. To powodowało w nas również kolejne skrajne emocje. I najważniejsza rzecz, bardzo bagatelizowana przez społeczeństwo, niektórzy twierdzą, że teraz to wszyscy mają po prostu wysyp depresji, bla, 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 bla. Słuchajcie, stany lękowe, stany depresyjne, to jest coś, co dotyczy wiele osób, wielu z nas, wiele z nas. I nie dajmy się zwariować, nie dajmy się ponieść takiemu przeświadczeniu, że każdy przecież ma trudno w życiu, że każdy jakoś tam ten ciężar na plecach musi nieść i w ogóle przestań nie tylko marudzić, ale weź się w garść, będzie lepiej. Nie, nie będzie lepiej. Nie będzie lepiej, dopóki sobie nie pomożesz. I będzie lepiej wtedy, kiedy podejmiesz ten pierwszy krok, kiedy zaufasz nie tylko sobie, ale też przede wszystkim osobie, która na przykład poprowadzi cię, mam tu na myśli psychoterapeutę, która przebrnie z tobą przez cały ten proces, przez całą tą drogę. I nie tylko tutaj mowa o procesie terapeutycznym, ale również farmakologicznym. Często jest tak, że będziemy musieli brać leki, które na przykład będą w całym tym procesie nas wzmacniać, powodować, że zaczynamy wreszcie funkcjonować nie jak jakieś osoby, które są przesiąknięte uśmiechem, przeszczęśliwe i tak dalej. Nie, zaczynamy funkcjonować jak osoby normalne. Do tego próbujemy dojść. I słuchajcie, to wszystko z mojej strony na dzisiaj. Nie chciałbym, żebyśmy myśleli wszyscy o tym, że lenistwo to jest coś, co jest na porządku dziennym i wszyscy są leniwi i w ogóle nie. Słuchajcie, ja wychodzę z założenia, że lenistwo to jest coś, co przychodzi nam jako pierwsze do głowy. Zaczynamy się biczować tym i zaczynamy mieć wrażenie, że coś jest z nami nie tak, że jesteśmy do D, że wszyscy jakoś ogarniają, a nas dopadł permanentny len i tyle. Nie. Często jest tak, że za tym lenistwem stoi zupełnie coś innego. Choćby właśnie te cztery rzeczy, o których wam powiedziałem. To wszystko z mojej strony. Kłaniam się nisko. Bartosz Aniszewski. Hej!